Wczoraj było po prostu spotkanie pewnej mamy z dzieckiem. Była wezwana policja do asysty. Ja przyglądam się tej rodzinie, powiem w ten sposób. Staram się być obiektywny. Za coś po prostu odebrano dziecko, czyli urzędnicy podjęli jakąś decyzję. Ja rozumiem, ale pod wpływem pism urzędników, zgłoszeń... Nie pod wpływem, sąd nigdy nie pozostaje pod wpływem. Sąd rozeznaje sprawę i podejmuje decyzję. Rozumiem, ale sąd nie przebywał z tymi ludźmi, nie mieszkał z tymi ludźmi po prostu, nie bywał u tych ludzi, więc ocenia przez po prostu urzędników, oni przedstawiają jakieś dowody, sąd to ocenia, przeprowadza rozmowy, ja to wszystko znam, jestem czesnym gościem w sądach, tylko kwestia, ja z tymi ludźmi pozwoliłem sobie też po prostu jakby poprzebywać, bo to jest najlepsza ocena. Jeżeli my teraz porozmawiamy przez jakieś parę minut, no to ocenimy się może pozytywnie, może negatywnie, tak? A okaże się po prostu, gdybyśmy posiedzieli przez weekend, jak się to mówi, wypili flaszkę, zjedli kiełbasę, przeszli się w góry, czy coś w tym stylu, no nie da się 24 godziny udawać po prostu na dobę, czyli wtedy są te cechy jakby ludzkie, można zauważyć minusy i plusy. Ja to z doświadczenia życiowego wiem. I teraz kwestia tego, wczoraj było to spotkanie, powiem Pani w ten sposób, jestem zaszokowany. Pomieszczenie, powiedzmy 5 na 5, tak ja to oceniam, pi razy oko. Ale pan był w tym pomieszczeniu? Wie panie co, znam to pomieszczenie. Ja jestem bardzo, jak się to mówi... Ale czy pan był w tym konkretnym pomieszczeniu? Tak, widziałem po prostu czy to pan pomieszczenie. Był w tym pomieszczeniu? Widziałem z korytarza to pomieszczenie. Widział pan z korytarza, nie był pan w pomieszczeniu, dobrze. Ale widziałem nagrania, jak wygląda to pomieszczenie. Więc jeżeli widziałem nagrania, po prostu to tak jakbym był w tym pomieszczeniu, bo to odzwierciedla. I teraz kwestia jest jednej rzeczy. Trzy panie w pokoju, tak jakby w każdym roku siedzi pani i ta matka z tym dzieckiem ma godzinne spotkanie. Niech mi pani powie, gdzie są takie przepisy, tak zwane, wie pani co, ja powiem na tym korytarzu, patrzyłem na tą młodą kobietę, jaka ona była osaczona przez urzędników. Ja powiem w ten sposób, moje doświadczenie życiowe, jeżeli ja teraz rozmawiamy tutaj wspólnie i będzie jeden policjant, drugi policjant i trzeci policjant patrzył na nas, no to jak i pani, tak i ja będziemy mieli taką, no delikatnie, bo rosły człowiek się nie wie dlaczego tak jest, ja się już nie krępuję, bo ja już nie mam tych zachowań, ale ludzie po prostu, którzy nie mają doświadczenia, się krępują, są osaczeni, na wszystko patrzą, żeby czegoś nie zrobić. W tym momencie nawet nie można zauważyć normalnego zachowania tego człowieka, bo on się mało, że pilnuje. Wie pani o co chodzi? Bo trzy osoby na ciebie patrzą. Tam siedzisz w rogu i trzy osoby na nie patrzą. Dlaczego takie coś jest? Niech mi pani podpowie. No czego to dążyć? Spotkania z dziećmi rodziców naturalnych, które przebywają w pieczy zastępczej, odbywają się na różne sposoby. Zależy od indywidualnego przypadku, bo tak to trzeba nazwać, jakby rozpatrywane. Pan mówi o tym nadzorze, tak? Że to było pod nadzorem tych kilku osób. No, jakby musi być powód, żeby takie spotkanie się odbywało pod nadzorem. O konkretnych przypadkach, powodach tutaj panu nie mogę opowiadać, ale nie chcę. Dlatego mówię, że to są przypadki jednostkowe i wyjątkowe, kiedy ten dozór, czy obejrzenie tego spotkania, uczestniczenie w tym spotkaniu innych osób niż rodzic naturalny i rodzina zastępcza, takie sytuacje się zdarzają. One nie są nigdy bez powodu, nie są to jakimś wymysłem naszym lub koncepcją nie wiadomo na co. I wtedy spotkania odbywają się rzeczywiście w obecności pracowników działu pieczy zastępczej na przykład i mogą się też odbywać tu na terenie ośrodka. Rozumiem. Powiem tylko w ten sposób. Warunki, w których tutaj się odbywają się po prostu te... Warunki? Pan mówi o tym pokoju, to jest na poziomie minus jeden tak zwanym. W piwnicy, Nie wie pan, to jak nazwać. Poziom minus jeden, na tym poziomie tam są też różne inne pomieszczenia przeznaczone do różnych spotkań. To ten pokój też jest przeznaczony dla różnych spotkań, między innymi do spotkań rodziców z dziećmi, jeżeli one muszą się odbywać tutaj na terenie ośrodka, to tam się odbywają. Nie wiem, pani powie po prostu naświetlenie, jakie tam jest. Jest światło. Jakie? Górne, na pewno. Nie, widzi pani. Tutaj kwestia jest jednej rzeczy. To jest pomieszczenie klimatyzowane ze światłem. Pani może być dobra po prostu w pewnych kwestiach, ale wszechwiedząca pani nie jest. Ale nawet sobie... Ale musicie jako urzędnicy dopilnować tego, aby spełniało normy. Czyli muszą być oświetlenie według norm luksów do spotkań. Czy ma pani dokument? Ma pani dokument? Bo dodam, że pani go nie ma, bo już sprawdziłem. Już nie macie tego dokumenciku, który mówi
że każde pomieszczenie biurowe, do spotkań, po prostu w urzędach czy u pracodawców musi być dokument, który stwierdza, ile w danym pomieszczeniu jest luksów. To jest na przykład żarówka, tam jest zepsuta, wie Pani, tutaj to nie, może Pani pomieszczenie, ale nie ma Pani takiego dokumentu. Drugą rzecz, czy ma Pani przeglądy kominiarskie? Ale ja nie jestem osobą kompetentną do udzielenia Panu informacji. Ale organizujecie Państwo spotkania. Ale ja jestem pracownikiem działu pieczy zastępczej i tym się zajmuję. Nie jestem jakby osobą kompetentną do udzielenia odpowiedzi na temat wyposażenia budynku czy organizacji budynku. To nie mnie proszę o te pytania. Zapraszając mnie do tego pomieszczenia, to pomieszczenie musi spełniać warunki. Zgadza się czy nie? Tak, ale tak mówię, czyli tak, nie może Pani mnie zaprosić, jeżeli po prostu nie spełnia warunków, czy może mnie Pani zapraszać? Nie mam informacji, żeby jakiekolwiek pomieszczenie w tym ośrodku nie spełniało warunków. Dobrze, znaczy się to nadzór budowlany, bo ja już mam dowody na to, że ten korytarz, następną rzecz, korytarz, na który się wchodzi, również tam jest tabliczka ewakuacja, tak? Ten korytarz, wie Pani, kiedyś budowlańcem byłem, tak? Czyli płytka 33 cm, 66 cm, resztę zagracone po prostu krzesłami i ten małe dziecko, ludzie, w momencie kiedykolwiek pożaru, czegokolwiek, wyjście awaryjne, czyli to ewakuacyjne, zagrodzone jest. Nie jest zagrodzone, z Panem się tutaj nie zgodzę. Przez ten korytarz można swobodnie przejść. Tylko tak jak mówię, ja jestem pracownikiem działu pieczy zastępczej, więc proszę mnie nie pytać o wyposażenie budynku, czy rozlokowanie pomieszczeń, bo ja nie jestem osobą kompetentną w tej sprawie. Mogę z Panem porozmawiać na temat pieczy zastępczej i tych tematów, ale nie dzielę Panu odpowiedzi. Niech Pani powie, dziecko przekazywane, nie mówimy imion, nazwisk po prostu, żeby nie było, bo jest to RODO, wszystko. Dziecko teraz ma być przekazane do trzeciej pieczy zastępczej w ciągu 10 miesięcy. Dlaczego? Mówi Pan pewnie o rodzinie pomocowej, która na bliższym czasie się zbliża. Tak, ustawa gwarantuje rodzinom zastępczym zawodowym prawo do urlopu. Pewnie się Pan ze mną zgodzi, że każdy pracujący człowiek prawo do urlopu ma. Rodziny zastępcze zawodowe, które wykorzystują ten urlop, mają prawo do tego i wtedy na ten czas urlopu ich dzieci przekazywane są do innych rodzin zastępczych. Na psychikę dziecka takiego, powiedzmy, 2-4-letniego dziecka, które jest przekazywane z rączek do rączek, do innych opcji, osób. Pani jest fachowcem, tak? Jak to wpływa na psychikę? Ja mam 2 dzieci, mają. Nikt mi nie zarzucił, czy mam 30 prawie 1 lat związku małżeńskiego, czyli ciężko się jest doczepić po to. Oczywiście i kłótnie były i wszystko, po prostu jak w każdym i u Pani w związku również po prostu, bo nie ma złotych związków. Może ktoś po prostu mówić, ale nie ma takich. No może Pani po prostu czarować, ale ja życie znam, więc po prostu czar jest piękny, a życie jest inne. Więc tutaj kwestia jest pewna taka, jak to dziecko się czuje przekazywane z tych rączek do rączek, z rączek do rączek, bo dla mnie, proszę Panią, no jest to niedopuszczalne. Jako do człowieka, który ma 50 lat. Wymienił sporo, jakby nie przychodzi przez tyle rąk. Rzeczywiście, tak jak mówię, rodzina pomocowa na czas trwania urlopu rodziny zastępczej zawodowej. Dziecko jest przekazywane. Nie powiem Panu, jak się czuję, bo nie jestem w stanie wejść w emocje dziecka. To ja powiem Panu. Mogę tylko powiedzieć tyle, proszę mi pozwolić dokończyć, że no robimy wszystko, żeby ten okres dla tych dzieci był jak najbardziej pozytywny. Tak dopasowujemy też rodziny, które, do których te dzieci mają trafić na ten czas, no krótki urlopu, żeby no zminimalizować jakiekolwiek negatywne skutki. Ja rozumiem. Oczywiście ma Pan rację, że to nie jest bez wpływu na dziecko, bo tutaj okłamałabym Pana, gdybym powiedziała, że tak nie jest. Każde przekazanie dziecka na to dziecko wpływa, jak na każdego z nas, zresztą zmiana miejsca zamieszkania, pobytu chwilowego, obojętnie to jak nie nazwiemy. To jest prawda. Ale rodzina zastępcza zawodowa ma prawo do urlopu, no i musi Pan przyznać, że my jakby mają tego prawo, więc trzeba to prawo respektować. A nie ma możliwości udzielić rodzinie zastępczej zawodowej urlopu i co z dziećmi, nie przekazując dzieci pod inną opiekę. Rozumiem. Powiem Pani w ten sposób. Najważniejsze w życiu jest doświadczenie życiowe. Ja przede wszystkim Państwa wczorajszym, twarz kobiety, proszę Panią, gdyby mi dali wóz złota, który wrócił z Anglii do Polski i jedną z tych osób, która siedziała w tym pomieszczeniu, tą kobietę, za empatię, którą ma w sobie, nie wziąłbym jej po prostu z tym wozem złota do domu.
Proszę pana, nie może być osoba w pokoju. Panią, przepraszam. Pani, ale to jest pana opinia indywidualna, ma pan do niej prawo. Nie. To nie jest tylko moja opinia, to jest spostrzeżenie jeszcze innych osób, które teraz nie będę wymieniał. Na początku naszej rozmowy powiedział, nie? Żeby kogoś poznać, trzeba z nim przebywać. Więc ocenia pan kogoś. To jest, to jest godzina czasu, tak? Mhm. I ta godzina czasu powinna być spędzona w takim normalnym klimacie. Czyli przychodzę, to dziecko uśmiechnięte, jest zabawa, jakaś więź po prostu do tej matki, bo jest rozdzielona wszystko. A tutaj matka na przykład otwiera drzwi, a ta pani podchodzi i zamyka drzwi. Na korytarzu stoją policjanci. Ja to mam bardzo pięknie wszystko udokumentowane. Powiem pani szczerze, że to jest mini horror, wczoraj widziałem, mini horror dla matki. Nie, proszę pani, ja tam byłem, pani nie. Ale to jest pana odbiór i ma pan do niego prawo, ja nie zgadzam się z tym. Pani poczytała opinię ludzi, a tutaj opinię społeczeństwa. Czy dla pani opinia społeczeństwa nie jest ważna? Ale opinie ludzi na temat czegoś, czego nie widzieli, czego nie znają, w czym nie uczestniczyli. No, wie pan, taka opinia każdy z nas może mieć. Dzisiaj internet nam na to pozwala. To w tej rozmowie będą uczestniczyć, po prostu publikując to, w tej rozmowie uczestniczą inni ludzie. I teraz mogą ocenić, że Szczepan jest na przykład, wie pani, prostymi słowami, bo mają prawo, głupi, zadaje głupie pytania, albo pani jest taka, niekompetentna, to jest nieprawdą, mogę coś powiedzieć, co nie jest faktem, więc mogą powiedzieć, nie kłam człowieku, wie pani, o co chodzi. Są różne opinie, dla mnie te opinie są ważne, bo żyjemy w społeczeństwie, no nie da się inaczej i te opinie są i państwo żyjecie dla tego społeczeństwa, czyli pracujecie jakby na rzecz tego społeczeństwa, żeby było normalnie i dobrze. Dziewczyna 20 lat, wie pani co, po prostu prześwietliłem sobie bardzo dokładnie życiorys, z problemami oczywiście, bo wiadoma sprawa, że były tam problemy życiowe. Znerwicowana, co wczoraj nagrałem, bo wie pani, ja się nie bawię rękami jak z panią, czy z obawy, czy z nerwów, pani również widzę, no bo to jest obserwacja tak zwana po prostu człowieka, jak się ktoś zachowuje, czy jest stabilny, czy niestabilny, ta pani jest znerwicowana, tak, i to bardzo. Diagnoza, chyba nie jesteśmy ani obydwoje tutaj kompetentni, żeby taką diagnozę postawić. Znaczy się, właśnie ta kompetencja, proszę pani, sąd wysłał na moim przykładzie, jest 17 biegłych sądowych na Śląsku i sąd wysłał mnie za maseczkę do 15. Żaden z tych lekarzy mnie nie przebadał, proszę panią, bo wszyscy rezygnowali. Więc wie pani, ta kompetencja niby tych lekarzy, ja oczywiście zawsze stawiałem się, składałem dokumenty, chciałem być przebadany jak najbardziej, a lekarze odmawiali po prostu przebadania mojej osobie, więc w kompetencje urzędników i tych lekarzy nie do końca po prostu mam zaufanie, ale to z doświadczenia mojego życiowego. Bo skoro byłem u 15 i wszyscy odmówili, i to na piśmie do sądu, nawet dwóch zrezygnowało, bo sąd chciał ich przymusić, to napisali, że nie będą mnie badać z tego względu, że mają nadmiar pracy i rezygnują po prostu z tej działalności. Więc wie pani co? No, takie pan ma doświadczenia, ja mam doświadczenia pozytywne, więc... No, ale każdy z nas ma prawo do swojej... Sami pani powie po prostu, jest, powiedzmy, jak się to mówi, wizyta, rehabilitacja dziecka i to dziecko po prostu, tamte fotografie, które przedstawił konkubent, to brudne dziecko, te nogi, tam jest data, miejsce, bardzo pięknie po prostu jest jeszcze równie pewnie. Ale fotografie dzisiaj można bardzo łatwo zmanipulować, to myślę, że pan akurat, widzę, posługuje się pan sprzętem doskonale, o tym wie. Więc... Czyli można to po prostu zmanipulować. To dziecko było w tamtym dniu czyste, tak? Nie widziałam tego dziecka w tamtym dniu, więc nie mogę... Czy ktoś poniósł konsekwencje z tego powodu? Po prostu, czy konsekwencje było... czego? Zaniedbania po prostu tego dziecka w tej rodzinie po prostu, która opiekuje się. Czy jakieś konsekwencje od tej rodziny były pociągnięte? Jakie zaniedbania? Brudne dziecko. Przynajmniej ja powiem, niech pani popatrzy, prosto z budowy jadę. Widzi trochę pani? Brudne. No trochę brudne, no bo musiałbym poświęcić po prostu, zaraz wracam na budowę, bo muszę zapracować, ręka przebita, wszystko. Nie leżę, wie pani. Ten tylko pracuje, żeby się utrzymać, oprócz tego jeszcze społecznie pracuje. Tak? I tutaj kwestia jest, że ja się tego nie wstydzę, z tego względu, że ja za chwileczkę te ręce 10 razy brudniejsze będę miał. Tak? Warunki nie pozwoliły mi na szybko się ogarnąć na inteligenta, elegenta, więc ale mi to nie przeszkadza. Więc tutaj kwestia, widziałem te zdjęcia i to dziecko było brudne. I powiem w ten sposób. Widział pan jakieś zdjęcia, nie wiem, o jakich zdjęciach pan mówi, więc mi trudno się też odnieść. Tak jak mówię, zdjęcia można przerobić, to nie jest żaden problem w dzisiejszych czasach.
To po drugie. Po trzecie, tak jak mówię, no, o konkretnym przypadku ja nie będę panu udzielała takich informacji. Dobrze. Jedynie mogę powiedzieć tyle, jeżeli jakiekolwiek są zgłaszane nieprawidłowości, to są na bieżąco wyjaśniane. Czy ja powiem w ten sposób. Jedną rzecz, którą, bo to takie małe szkolenie ludzkie, jakby pani mogła zrobić dla swoich pracowników, żeby poszli i zobaczyli, bo to bardzo widać, jak człowiek po prostu ma psa i oddaje go, jak wyjeżdża na wakacje do schroniska. Co ten pies po prostu w tym końcu robi? Wie panie, i ja obserwuję całe życie po prostu, tak? Ten pies naprawdę szaleje za tym człowiekiem, po prostu on jest zżyty z tym człowiekiem. Może dziecko to inaczej pokazuje. Może w danym momencie. Ale są to bardzo... I więc tutaj przekazywanie tego dziecka, jak tego psa po prostu do schroniska, bo Szczepan wyjeżdża na wczasy, więc to daje... To jest przesadne określenie, bo tak jak mówię, ustawa gwarantuje rodzinie zastępczej zawodowej urlop. Proszę panią, ale... uczucia, empatii, ustawa nie zmieni. Ustawy to są zimne fakty, które wymyśla ktoś i też nie wiemy, czy ta osoba ma doświadczenie życiowe, która wymyślała te ustawy, kto pisze te ustawy. Pani nawet nie jest świadoma z imienia, nazwiska, kto tą ustawę napisał. Czy pani zna osobę, która napisała tą ustawę? Ja rozumiem, czy to nie jest osoba psychicznie chora po prostu, która napisała? Zakładając, że wszyscy urzędnicy bądź pracownicy instytucji są psychicznie chorzy, to idziemy do obłędu jednak. Ja nie mówię. Zaufanie do instytucji. Ale czy mają policjanci, jak pani popatrzy po policji, to jest coś takiego jak dodatek w policji. Nie mam pojęcia. 70% funkcjonariuszy policji, może 60-70% odchodzi z pracy z tym dodatkiem na chorobę psychiczną. Wie pani co, to jest bardzo dla mnie, ale ja te statystyki sprawdzam, wie pani, przyglądam się temu wszystkiemu, skoro funkcjonariusz policji leczy się w trakcie wykonywania pracy i odchodzi po prostu jako osoba chora, psychicznie po prostu, bo na to dostaje dodatek, to wie pani co, no ja mam lekkie obawy, bo w jaki sposób się was bada? Was, to znaczy kogo? Urzędników. Nie jestem policjantem. A więc pani urzędnikiem. Urzędnikiem, tak. No ale nie rozmawiamy tu o badaniu urzędników i o policji. Tylko chcę wrócić do tego, o czym pan zaczął, przekazywaniu jak psa, tak jak pan to nazwał. Moje odczucie, mam prawo do tego. Oczywiście, tak. Mam prawo, ja to szanuję. To oczywiście tak nie wygląda, nie jest to przekazywanie jak psa. Tylko zacznijmy od początku jakby i co jest najistotniejsze, przepraszam, w tym wszystkim. Dlaczego dziecko jest w pieczy zastępczej umieszczone? To jest wina rodziców. Nie do końca. To jest wina rodziców. Dziecko trafia do pieczy zastępczej na mocy orzeczenia sądu. Nie do końca. Już pani wytłumaczy. Proszę pana, no, pracuję tutaj wystarczająco dużo, żeby znać przypadki umieszczeń. Chyba w podobnym wieku jesteśmy, nie? Nie wiem, ile pan ma lat. Jako 50-tki się nie jest. No to mnie pan postarzał. Więc dziecko trafia do pieczy tylko i wyłącznie z winy rodziców. I teraz rodzice mają dwa wyjścia. W momencie, kiedy dziecko trafia do pieczy, kiedy sąd orzeka i dziecko jest skierowane do pieczy zastępczej, obojętnie w jakiej formie. Rodzice mają dwa wyjścia. Albo natychmiast zacząć pracować na powrót tego dziecka do domu, podjąć wszelkie działania, żeby przezwyciężyć te trudności, które do tego doprowadziły. Różne to są oczywiście sytuacje. Albo zająć się najmniej istotnymi sprawami, promować siebie, zajmować się sobą, szukać winnego w całym świecie, wokół, tylko nie w sobie. I tracić czas i energię, przedłużać ten czas. Dziecko nadal pozostaje w pieczy, szansa na powrót maleje, bo jeżeli rodzic nie robi nic, to ta szansa coraz bardziej maleje. Powiem panu, na szczęście mamy rodziców, którzy dzień nawet tego samego dnia, kiedy dzieci trafiają do pieczy, natychmiast podejmują działania. Te, które, do których zobowiązał ich sąd, te, które sami uważają, że powinni zrobić. Paradoksalnie, żeby dzieci wracały do rodziców. Czy pani miała takie doświadczenie życiowe, jak pani miała 20 lat? Ale od tego instytucje są instytucje, które pomagają tym rodzinom te trudności przezwyciężyć. Ale żeby to się stało, to musi być współpraca i chęć. My nikomu nie pomożemy na siłę, bo to jest pan, też się pan sobie z tego zdaje sprawę, że nie można pomóc człowiekowi, który tej pomocy nie chce przyjąć. I tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz,
Bo to jest bardzo ważne i ważne jest też, żeby promować i pokazywać, że rodzice, którzy doszli do momentu, gdzie przeżywają kryzys, gdzie doszło już do tego, że sąd musi podjąć decyzję o zabezpieczeniu dziecka, potrafią z tego wyjść. I są to czasami sytuacje bardzo trudne, wydawałoby się na dzień orzeczenia sądu skrajne i niemożliwe do przeskoczenia, a jednocześnie się okazuje, że po paru tygodniach, po paru miesiącach ci rodzice są w stanie podjąć działania takie, żeby te dzieci wróciły do domu i już nigdy nie wracały do pieczy. Czy tej Pani zostało przedstawione, co ma zrobić? Jakie oczywiście, warunki, że tak. Każdy czy to rodzic, zostało pisemnie przedstawione? Oczywiście, tak? Że tak. Każdy rodzic naturalny, czyli ten, którego dzieci trafiły do pieczy zastępczej, ma prawo do pomocy z różnych stron, z różnych instytucji. I zostaje mu przedstawiony, po każdym takim umieszczeniu dziecka w pieczy, obojętnie czy instytucjonalnej, czy rodzinnej, odbywa się zespół tak zwany pointerwencyjny. I na tym zespole te osoby, które pracują z rodziną, te, które jeszcze dojdą do tego systemu pracy, czyli chociażby rodzina zastępcza, tak, czy koordynator rodzinnej pieczy, czy wychowawca w placówce, jeżeli to jest placówka, ustalany jest wspólny plan, co dalej robić, tak? Jakie rodzina powinna podjąć działania, jakie rodzina widzi możliwości, co uważa, że powinna zrobić, żeby dzieci jak najszybciej wróciły do domu. I powtórzę to po raz trzeci. Są rodzice, którzy... Bez imion, nazwisk, bo wiadomo, sprawa, że nie możemy używać. Jakie warunki zostały przedstawione po prostu tej Pani? W każdym przypadku to jest indywidualnie rozpatrywane. Tak jak mówię, ja nie mogę udzielać Panu konkretnych informacji. Nie, ja nie chcę imiona, nazwiska, ale... No ale Pan mówi o konkretnym przypadku, więc ja nie mogę do konkretnego przypadku. Nie wypowiadamy. Mogę Pani powiedzieć, jak to wygląda w każdym przypadku odebrania dzieci, tak? Rodzice naturalnie mają taką propozycję. Oczywiście, jeżeli są jakieś zobowiązania sądu już wcześniej nałożone, czasami sąd od razu zobowiązuje do współpracy chociażby z asystentem rodziny, z pracownikiem socjalnym, do podniesienia kompetencji wychowawczych, do leczenia na przykład odwykowego, jeżeli jest problem alkoholowy, tak? Czy do terapii dla osób doświadczających przemocy bądź stosujących przemoc, jeżeli taki problem w rodzinie występował. Więc jeżeli nie mają zobowiązania sądowego, bo nie zawsze sąd zobowiązuje do tego, to jest rodzinie przedstawiany plan pomocy, wspólnie ustalany z rodziną i możliwości przedstawiane, gdzie tą pomoc można uzyskać. Ja się tym zająłem po prostu i teraz powiem w ten sposób, po spędzeniu trochę czasu z tymi ludźmi, ale całodobowo, tak, też mam pewne, bo jak każdy, ja też pewnie mam wady, ale po prostu przeglądałem sobie i zwróciłem, czyli powiedziałem, bez przeglądania dokumentów, zwróciłem, proszę Państwa, pierwsze trzeba by było podjąć pracę. To jest, mi wydaje, wyjść do ludzi, zacząć pracować, obracać się po prostu w społeczeństwie, bo to jest młoda osoba, tak? To jest młoda. Czy Państwo pomogliście jakoś po prostu w załatwieniu pracy tej osobie? Nie wiem, czy w tym przypadku praca to był priorytet i to była podstawowa rzecz, która powinna zostać wykonana, żeby dziecko wróciło do domu. Nie zawsze praca, czy to nie jest to pierwszy argument ku temu, nie zawsze powodem, jakby nigdy powodem odebrania dziecka nie jest brak pracy. Byłem w mieszkaniu u tych Państwa i powiem w ten sposób, że jako młody człowiek, biedny zresztą, pochodzący po prostu z normalnej, biednej rodziny, miałem gorsze warunki, proszę Panią, i nikt mnie nie odebrał, więc jeżeli chodzi o warunki bytowe, tak, no to ja powinienem być w tym momencie, jeżeli te warunki bytowe są złe, no to ja też powinienem być po prostu trafić do pieczy zastępczej w tamtych czasach. Nie znam przypadku, w którym warunki bytowe wpływałyby na to, że sąd podjął decyzję o zabezpieczeniu dzieci, umieszczeniu dzieci w pieczy. Nie znam takiego przypadku. W Rudzie Śląskiej takiego przypadku nigdy nie mieliśmy, żeby warunki bytowe były argumentem ku temu. Nie. To najczęściej już jakaś pochodna kwestia warunków. Czasami jest to zawiniona sytuacja, jeżeli rodzina nie dba, jeżeli się nie stara o swoje mieszkanie. Są takie, bo jeżeli jest alkohol na przykład i priorytetem jest picie i alkohol, to warunki mieszkaniowe też się pogarszają, tak? Wydaje mi się, że jest... tam alkoholu nie ma. Ja nie mówię o konkretnej rodzinie, którą Pan ma na myśli. Mhm. Ja tylko mówię, że warunki bytowe, warunki mieszkaniowe czyli nigdy nie są argumentem bytowe, do odebrania. Powiedzmy, że warunki bytowe są ok, alkoholu tam nie ma, tak? Alkoholu tam nie ma, czyli po prostu tak zwany kontakt międzyludzki, między tą parą po prostu spowodował prawdopodobnie, że tutaj podjęliście Państwo taką decyzję. To jest taka... Nie my podjęliśmy taką decyzję, tylko... Zgodnie z opinią policji, sądu i jakichś takich po prostu wytycznych, no skądś ten sąd te dokumenty ma? No przecież od kogo sąd ma ten dokument? Dzieci trafiają, zostają umieszczone w pieczy zastępczej na mocy postanowienia sądu,
który albo wcześniej, jeżeli dochodzi do sytuacji interwencyjnej, wtedy interweniuje najczęściej policja, jeżeli stwierdza zagrożenie zdrowia, życia tego dziecka, dlaczego? To może to dziecko dlaczego też dziecko wiecznie? Nie jest przekazane? No tutaj w tym wypadku, okej, zgodzę się, tam nie ma jakby rodziny, bo to jest po prostu partner, który mieszka, babcia, dziadek, czyli dlaczego dzieci nie są przekazywane najbliższym, po prostu babci, dziadce, siostra, jeżeli wujek. Taka najbliższa rodzina ma taką wolę i chciałaby przejąć opiekę, ma prawo złożyć wniosek, do czego zawsze zachęcamy, jeżeli najbliższy. Ale jaki wniosek? Przyjeżdżam na interwencję, widzę, że dzieje się coś złego, więc mam najbliższą rodzinę, jest babcia, tak? Widzę po prostu, okej, przeprowadzam wstępną rozmowę, dzień dobry, co się stało, sytuacja, pokłócili się, pobili się, chciał się podciąć, obojętnie, rzucić z dachu, chciał się odwrócić, czyli zagrożenie życia, niebezpieczeństwo dziecka, ale widzę po prostu, że jest osoba, która po prostu jest odpowiedzialna, jest to rodzic, babcia. No i mówię, jaka sytuacja jest pani, gdzie pani mieszka, naprzeciwko w mieszkaniu, po prostu mieszkam, czy pani może się zajmie, czy może ten, no ten, mogę ale się zajmować. Jeżeli sytuacja interwencyjna, jest zagrożenie, stwierdzone zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dziecka i jest najbliższa rodzina, która może tą opiekę przejąć i wyraża taką wolę i policja, która najczęściej interweniuje, zdecyduje, może to dziecko tam umieścić, poinformować o tym sąd i wtedy sąd dalej decyduje o tym, czy dziecko może tam zostać. Takie sytuacje się zdarzają. W ten sposób, nagranie, które kurator mówi te słowa, a państwa kurator... Nie, no, my nie mamy kuratora. Współpracujący kurator z wami. Kurator sądowy. Ale jest pracownikiem. Ironiczny głosem. Nawet adwokat was olał. To jest cytat, wypowiedź jego. Ten, osoba reprezentująca, pracująca w sądzie. To proszę zapytać w sądzie. Przepraszam bardzo, pani mi mówi o autorytetach. Ja pani mówię o ludziach psychicznie chorych, dostających się na stanowiska. To są policji, to są... Nie, proszę panią. Skoro odchodzi tak duże grono z powodu, przecież jak pani popatrzy w Marszałkowskim, w Katowicach, po prostu tutaj w Urzędzie w Rudzie Śląskiej i w innych, ile osób leczy się specjalistycznie u psychiatry, to by pani nie uwierzyła. To, co się orientuję, czy czytam w prasie, słucham różnych wypowiedzi lekarzy, to, że problemy psychiczne to są problemy, które się nasilają w społeczeństwie w ogóle. Niezależnie, czy to jest urzędnik, policjant, jakikolwiek zawód, to jest ja nie mam czasu chorować. Ja nie mam czasu chorować, ani fizycznie, ani psychicznie, bo muszę się utrzymać. Rano wstaję i mam jedno, ZUS-y, podatki, po prostu, to jest pierwsze, tak? No bo to jest jak modlitwa z rana. No i później po prostu jeszcze muszę te wszystkie problemy dnia codziennego i muszę żyć. Nawet nie mam czasu po prostu zachorować. Ja życzę panu takiego stanu jak najdłużej. No. Sobie też zresztą. Tylko przeraża mnie to, wie pani, bo ja sprawdzam sobie statystyki, rozmawiam z różnymi ludźmi i bardzo dużo urzędników leczy się psychiatrycznie. Czyli jeżeli dojdziemy do obłędu, jeżeli od razu ocenimy wszystkich przez pryzmat prawdopodobnego leczenia psychiatrycznego, nie prawdopodobnego, ja po prostu mam pewne informacje. Jakiegoś urzędu, że od razu pan wie, kto się leczy psychiatrycznie, no wybaczy pan, ale jest to raczej niemożliwe. Jeżeli ma pan taką wiedzę, to jest nielegalnie powzięta. No. Wie pani, no jestem dziennikarzem, po prostu również mam swoje tajemnice, a jako dziennikarz, jeżeli rozmawiam z tą osobą, która się leczy i udziela mi tej informacji, proszę panią, no to wtedy nie jest to po prostu pozyskiwanie jakichkolwiek nielegalnie, proszę panią, ale z powodu mojego powodu, proszę panią, bardzo dużo rzeczy wyszło na jaw. Wie panie, różnych spraw i to chodzi o urzędy. Więc dlatego może się ktoś na mnie obrażać, ale ja już jestem żywym przykładem i twierdzę, że w urzędach pracują złodzieje. Wie pani, złodzieje. Pana opinie. Zboczeńcy. To są pana opinie. Przestępcy wysokiej klasy. Wie pani, to jest moja opinia z mojego doświadczenia życiowego. Tylko, że szerzenie takich opinii jest bardzo szkodliwe i bardzo jakby, wie pan, no dla pozostałych urzędników wykonujących swoje obowiązki prawidłowo, z zaangażowaniem, ja nie powiedziałem, to jest bardzo że wszyscy, jeżeli urzędnicy, ale nigdy nie powiedziałem, że wszyscy. Wczoraj byli u państwa funkcjonariusze policji, tak? Proszę pani, kto ich wezwał po prostu tych funkcjonariuszy policji?
No, ośrodek ma prawo poprosić o asystenta. Na jakiej podstawie faktycznej wezwali Państwo tą policję jako asystę do tego? Jaka, bo kierujemy się prawem. Pani się podpiera, że to sąd podjął decyzję. No i słuszna racja. To jaką Państwo macie podstawę prawną i faktyczną, aby wezwać policję do takiego po prostu spotkania matki z dzieckiem? Czy, bo nie możecie sobie, bo tak. Wszystko jest regulowane prawem. Jaka to jest podstawa? Ma prawo, my mamy jako pracownicy prawo poprosić asystę policji do takich czynności, w których zachodzi podejrzenie, że może być zagrożone bezpieczeństwo osób uczestniczących w tym spotkaniu na przykład. W jaki sposób wczoraj mogło być zagrożone po prostu to niebezpieczeństwo? Nie mogę panu udzielać informacji o konkretnym przypadku. Mówię, czyli ocena była wczoraj po prostu państwa błędna, bo ta pani, z tego co wiem, a przeglądałem kilka po prostu nagrań, zachowuje się zawsze po prostu, powiedzmy, w normie. Kilka nagrań to nie zawsze w normie. To się normie. Nie, no, pytanie, co ja też oglądałem po prostu wypowiedzi państwa, pani urzędników, więc to też będziemy oceniać po prostu, wie pani, publicznie będziemy to oceniać po prostu, jak zachowują się, odpowiadają na przykład taki tekst, po prostu nawet prawnik was olał. Wie pani, ale to jest tekst kuratora, jak pan mówi. Mało ważne, ale to jest urzędnik. To czy pani, pani jest urzędnikiem? Czy kurator jest urzędnikiem? Czyli jeżeli wypowiadam słowo urzędnicy, czyli mieścicie się w tych normach, a on jest urzędnikiem. Tak, ale wrzuca pan wszystkich do jednego wora. Nie, proszę panią, są policjanci, tacy jak wczoraj. Jest to krzywdzące dla pracowników. Proszę panią, ja wczoraj udałem się na komendę policji numer 2, proszę panią, może na to sprawdzić u pani komendant, gdzie złożyłem tak zwany list pochwalny funkcjonariuszy policji za tak zwaną empatię, kulturę, po prostu wszystko, proszę panią. Wie pani, także nikt mi nie powiedzie, że nie jestem obiektywny, bo wczoraj te osoby zachowały się naprawdę na wysokim, młodzi ludzie, na wysokim poziomie. Nie przyjechali w rękawiczkach kogo rzucać na ziemię, tylko przyszli, dzień dobry, co się dzieje, normalnie rozmawiali, nie ma jak... No, nie było żadnego problemu. Nawet gdy osoba, która spotkała, miała to spotkanie, czyli matka, poprosiła o asystę, bo bała się w tym pokoju przebywać z tymi kobietami, to jest pana opinia. Ale to nie, przepraszam, te słowa zostały wczoraj wypowiedziane do funkcjonariusza policji. Czy ma pani obawy po prostu? Tak, mam obawy, to ja wejdę i czy mogę wejść? Wszedł i było już później normalnie. Czyli my de facto nie wiemy, co działo się tam w tym pomieszczeniu pod zamkniętymi drzwiami. Dlaczego ta osoba obawiała się i otwierała, bo powód otwarcia drzwi musi być jakiś. A ja uważam, że to był po prostu strach przed czymś. To jest moja opinia. To jest moja opinia, do czego mam prawo. Czekam, dobrze. I później, gdy w policjant po prostu bardzo fajną taktykę macie, ale ja zostanę jeszcze i posprawdzę. Ale ja jeszcze. Dobrze, ale ja jestem już taki. Jestem 20 minut przekroczone, więc. Ja powiem w ten sposób, no proszę panią, ja nie ustaliłem na pół godziny, to wczoraj sekretarka umawiała, nie ustalaliśmy czasu, tylko na godzinę 10. I nie można robić tak, że połowicznie petenta wyrzuca się po prostu, przyjmie się go, później się go wyrzuca, bo mam dla pana 20 minut. Gdyby pani sekretarka wczoraj mi powiedziała, że pani ma dla mnie 30 minut, proszę panią, to ja bym się tak ustawił, ale nie zostało. I widzi pani, dzięki też i chwała mnie, nie Bogu, tylko mnie, że nagrywam to wszystko, bo bardzo często urzędnicy, znowu uznam, zapominają po prostu o pewnej etyce zawodowej i kłamią bardzo często. Pan tak lepiej wie, jak wygląda taktyka, nie taktyka. Ja pana poinformowałam na początku, że mam już kolejne spotkanie mówione wcześniej. Więc i tak mamy 20 minut już do przodu. Nie wiem, tak ja w ten sposób jeszcze mam kolejne pytanie. Dlaczego ta pani musi przyjeżdżać? Nie może telefonicznie umówić spotkania, tylko musi do was przyjeżdżać osobiście, żeby umówić to spotkanie. No już panu tłumaczę. Widzenia, czyli może dzwonić, tak? Kontakty, żeby umawić kontakty. Kontakty z dzieckiem ustala się, rodzina naturalna zgłasza się do swojego pracownika socjalnego na terenie dzielnicy, w której mieszka. Nie przyjeżdża tu, nie ma takiej potrzeby. Kontaktuje się ze swoim pracownikiem socjalnym na terenie dzielnicy, w której mieszka. Telefonicznie można?
wymagane jest i raczej zalecane osobiście. Jaki przepis po prostu jest do tego dostosowany? Jest, ale, to jest zasada ustalona. Proszę Panią, kto ustala te zasady? Wspomnę jeszcze raz, na zespole pointerwencyjnym są ustalane zasady, jak dalej ma ta współpraca wyglądać, jakie są przyjęte. Czyli Państwo działacie po prostu nie na podstawie prawa, tylko na zasadzie ustaleń, tak? Ustalicie sobie po prostu działamy w jakimś gronie. Działamy na podstawie prawa i mamy jakby do tego pewien harmonogram, pewien sposób postępowania w danej sytuacji. Czyli jest dokument na to, że Państwo ustaliliście, w jakiej formie ma ta osoba po prostu, jak to ma wyglądać. Jest na to dokument. W protokół zespołu jest sporządzany. Czy ja mogę mieć wgląd w ten dokument? Nie ma takiego. Czy mama może mieć wgląd w ten dokument? Akta? Jak w każdym razie. Czy mama może sfotografować sobie całe akta, czy nie? Dokumentację? Nie potrafię, nie wiem, nie powiem Panu na to pytanie. Wie Pani co, no Pani jest urzędnikiem, więc ja Panią pytam, czy ma matka prawo, aby zrobić fotokopię dokumentów, które leżą u Was? Nie wiem, nie opowiem Panu na to kto pytanie. Kto mi na to pytanie odpowie? Jak mama będzie chciała, czy ktokolwiek zrobić? Nie, ja przekażę, ja chcę pomóc, więc dlatego może ja zadaję w innej formie pytania, bo ja sobie i tak, oczywiście za zgodą mamy przeglądne te dokumenty, podkreślę sobie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, przekażę również rodzicom, już zresztą uwagi przekazałem, które może przyjmą, może nie, zobaczę. I tutaj kwestia to jest, jak Pani powiedziała, ich, tak? Ale zobaczę, czy podejmą te działania, czy nie podejmą tych działań, ale w dokumentach im pomogę, z tego względu, że nie każda osoba wie, co w danym momencie. Ja widzę te osoby zagubione. Ci ludzie przegrywają z Wami tylko i wyłącznie dlatego, że nie piszą, nie korespondują. Wszyscy, jakby Pani poczytała moje maile z Rudy Śląskiej i w jaki sposób o Państwu się po prostu opinia społeczna wyraża. To są głównie mamy, ojcowie, którzy mieli z Wami do czynienia. No to smutne. Subiektywne oceny. Ale dla mnie smutne. No nie należałoby poznać dwie strony danej sytuacji i wtedy możemy wyciągnąć wnioski. Znaczy? Rodzice, wie Pan, no, rodzice, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, no najczęściej pokazują siebie w najlepszym świetle, w pierwszej kolejności. Każdy pokazuje siebie. Pani też dzisiaj pokazuje siebie w najlepszym świetle. Ale trzeba przedstawić też fakty, tak? Przedstawić, znaleźć też winę. Ja nigdy nie byłem grzecznym człowiekiem, proszę Panią. Ja nigdy nie byłem idealnym człowiekiem. Wie Pani, co ideałów nie ma. Wie Pani, co to jest? Samokrytyka, po prostu świadomość o sobie, jakie się ma wady. Nigdy taki nie byłem. Wie Pani co? Musiałbym być po prostu, właśnie ten psycholog czy psychiatra musiałby mnie przyjąć, gdybym takie rzeczy mówił. Tyle rzeczy, co ja złych zrobiłem w swoim życiu, które na dzień dzisiejszy mogę, jako młody człowiek, mogę tylko po prostu jakby... Dobrze, jeszcze sekundę. Jakby po prostu powiem w ten sposób, mogę tylko żałować tego, że te rzeczy zrobiłem, wstydzić się tego, no bo takie... Mówimy, żeby wyciągnąć refleksję. To, że człowiek popełnia błędy i rodzice naturalnie te błędy popełniają, to jest ludzkie. Dobrze. Kto jest odpowiedzialny za obieg? Dyrektor ośrodka. Dyrektor ośrodka. Dobrze, bo ja teraz jadę do nadzoru, bo powiem w ten sposób. Państwo wymagacie, a sami nie przestrzegacie. Ja Wam to udowodnię. Już w tym tygodniu Wam udowodnię, że Państwo wymagacie, a sami macie wiele niedociągnięć, a pracowałem w tej branży budowlanej, tak zwanej, po prostu przez te długie lata, więc wyszkoliłem się po prostu, tak? Z najlepszymi pracowałem, myślę, więc pokażę Państwu, że żeby wymagać, to trzeba w drugą stronę być również rzetelnym po prostu i robić wszystko dobrze. Bo ja mogę wymagać, ale pierwsze muszę popatrzeć do lusterka i od siebie zacząć, żeby od kogoś po prostu wymagać. Witam kolejny raz. Jesteśmy w Rudzie Śląskiej, Szanowni Państwo, przed taką instytucją jak Urząd Miasta Ruda Śląska, zaraz Wam pokażę. Urząd Miasta Ruda Śląska. O, już tak. O, to jest Urząd Miasta Rudy Śląskiej. Teraz lecimy koło tego urzędu. Pokazuję Wam bardzo pięknie powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. To jest instytucja, która powinna dbać o prawidłowość wykonania obiektów i o inne takie. Wchodząc do tego obiektu, który nazywa się Urzędem Miasta, tak, bo taka tabliczka tutaj widnieje,
Możecie popatrzeć. No i przede wszystkim jest tutaj, popatrzcie na to, idąc tutaj ktoś niepełnosprawny, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Tutaj sobie można nogę złamać. No to nie jest wszystko, wchodzimy, no poważna instytucja, powiatowy inspektor nadzoru. O, ci ludzie dają bardzo często w tyłek innym, czyli pod względem tak zwanych odbiorów, centymetry, no naprawdę, witam serdecznie. I tutaj mamy kolejny, będę wam pokazywał dzisiaj ciekawostki. Jak już jestem na miejscu, no to przelećmy ten urząd, tak? Przelećmy urząd. Tutaj wchodzi się do urzędu, tu są tutaj panie, sekcja pracowników socjalnych Nowy Bytom i Chebzie. Tutaj mamy, wszyscy się zaraz pozamykają, tak? Już się zamykają. A to jest w tych budynkach traci się coś zaciąg, ale będziemy to nagrywać. Idziemy sobie dalej. A już nie mówię o tym tutaj, bo zobaczysz, tu jest właśnie ta, ci, którzy kontrolują. Tak, ja jestem ciekaw, kiedy to się wszystko stało, dlaczego ten nadzór budowlany, który taki jest wielki, jeździ po tych budowach, każe komuś tam, nie wiem, centymetr w tą, bo mają te swoje przepisy, nie? Jak to funkcjonuje dla nich? No troszkę inaczej. Idąc dalej, to jest dalej, pokazujemy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Rudzie Śląskiej, tak. Czyli tutaj. Patrzcie na te kable, to już jest do oceny panów elektryków. To już panowie elektrycy powinni ocenić. Idąc dalej. Czyli w budynku, no tu już nie mówię o tym, że brakuje żarówek, może dla oszczędności powyrywane, no ale zobaczymy, bo umówiliśmy się na godzinę 13, że będzie ktoś z inspektorów i przejdą do MOPS-u. Pewnie jeszcze. Tutaj pokażemy, że jesteśmy gdzie, a to jest Ruda Śląska i cyk, pukamy. Tutaj są państwo, którzy funkcjonują, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. No i tutaj są, ok. Jesteśmy, więc pukamy po raz kolejny. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie inspektorze. Szymon Krzywicki, kłaniam się nisko. Chciałem zgłosić po prostu nieprawidłowości w budynku obok, a przede wszystkim chciałem skorzystać z toalety po prostu w tym budynku. Szukam i nie mogę znaleźć, a wiem, z tego co wiem, to w każdym budynku użyteczności publicznej po prostu winna być dla waszych klientów toaleta. Gdzie mogę po prostu znaleźć tutaj w tym budynku toaletę? Mogę pana zaprowadzić? No szukałem, wie pan, obeszłam wszystkie piętra, powiedziano mi, że nie ma, mam to nagrane, po prostu dokumentuję, jestem dziennikarzem, więc dokumentuję to i powiedziano mi po prostu tam na samym dole, po prostu przechodzę, więc pytam, gdzie jest toaleta ogólnie dostępna, że przychodzę, załatwiam sprawę, oznakowana jest jako toaleta i mogę z niej skorzystać. My mamy wyznaczoną toaletę dla naszego... Rozumiem, dla pracowników i to... Nie. Pan przepisy zna. Budynek użyteczności publicznej, tak czy nie? Tak. Tam pisze, i chyba dobrze czytam, nie? Dobrze trafiłem. Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, czyli panowie, panie jeździcie po prostu kontrolować inne obiekty, czy są zgodne z przepisami, tak? To ja się pytam, gdzie jest toaleta tutaj oznakowana damsko-męska? Pytam się. Pana. Słucham. No budynek nie jest do końca przystosowany. To dlaczego w budynku nieprzystosowanym po prostu są przyjmowani ludzie po prostu i on funkcjonuje?
Jak tutaj ten długo nadzór po prostu, może mi pan powiedzieć, funkcjonuje? I od jak dawna nie ma toalety, skoro pan mówi, że budynek nie jest przystosowany? Nadzór tutaj funkcjonuje od 2011 roku. Zgadza się, bo sprawdziłem, byłem tu już kiedyś wcześniej po prostu, bardzo było niemiło, dzisiaj również po prostu niemiło, ale pytam, no to co mam zrobić w tym momencie? Budynek jest nieprzystosowany, a ja przychodzę jako klient do was załatwić sprawę. Co mam w tym momencie zrobić? Powiem może, wie pan, nie to, że wulgarnie, co ma się zesrać za przeproszeniem taka osoba po prostu, czy co ma zrobić? Są osoby pełnoletnie, małoletnie, po prostu są starsi ludzie z różnymi schorowaniami. Tu jest więcej instytucji, nie tylko wasze. Ja jestem zszokowany. Czy pan wchodził do tego budynku tutaj? Wchodził pan dzisiaj? Oczywiście. Widział pan schody po prostu? Tam jest róg taki po prostu, gdzie jest poręcz, gdzie idzie osoba niepełnosprawna, po to jest poręcz po prostu lub starsza, podtrzymuje się i tam po prostu brakuje po prostu stopnia. Co pan mi powie na to? No przecież wy tak piękne mandaciki walicie z tego, co po prostu mi czasami deweloperzy mówią, chodzicie, te centymetry, te wszystkie rzeczy, po prostu potraficie tak to prawo po prostu, jak się to mówi, pokazać, a tutaj wchodzę, nie mówię o tym kablu wystającym, tam mam uprawnienia, bo dodam po prostu, to mam uprawnienia, tam kable są po prostu niezgodnie, na dole tak samo, chciałbym z panem przejść, bo wie pan, co dziwne to jest dla mnie, to tak jak tamten ośrodek, nie? Kogoś pouczać po prostu, a u siebie po prostu. Przejadę się, wie pan, dzisiaj gdzie? Nie uwierzy pan. Może to moja żona ogląda. Do burdelu. Wie pan? I sprawdzę, czy w burdelu jest oświetlenie po prostu, czy są, czy jest taki syf jak po prostu tutaj. W instytucjach, które powinny to nadzorować. Poważnie, dzisiaj nagram materiał z pierwszego lepszego burdelu, poproszę, bo myślę, że tam jest wszystko na wysokim poziomie po prostu. Gniazdka, jak i obsługa po prostu, bo klient płaci i ten. A tutaj do ta pani, która tam siedzi, to jest reprezentant naprawdę po prostu. Tragedia. Więc słucham pana, co pan mi powie na te pytania? Skoro budynek nie jest przystosowany do obsługi, to dlaczego on jest otwarty? Dlaczego on funkcjonuje? Przede wszystkim, kto jest odpowiedzialny za ten obiekt? To jest druga rzecz. Czy państwo po prostu cokolwiek zrobiliście po prostu w tym kierunku, żeby ten obiekt był przystosowany? Czy są wystosowane? Ja wszystkie te pytania pięknie zadam, bo może pan nie wiedzieć, kiedy państwo po prostu pisma do właściciela, bo może ktoś inny właścicielem jest tego budynku, ale i tak Urząd Miasta pisze tabliczkę na zewnątrz, czyli jesteście odpowiedzialni za ten budynek, proszę pana. Słucham pana. No co mam pan powiedzieć? No prawdę, no jak każde po prostu prawdę. Zarządcą budynku jest MPG. MPG. Kiedy poszło pismo po prostu w sprawach tych, jesteście od 2011 roku. Ja tutaj byłem, powiedzmy, już kilka razy, bo nagrania już sobie po prostu mam z kilku ten. Co w ostatnim czasie zrobiliście? Jakie pisma poszły po prostu, żeby naprawić? Czy możemy się przejść i mógłbym panu pokazać, bo to jest zagrożenie życia. Pójdzie starsza osoba, złamie nogę, tak? Wie pan, to są poważne rzeczy. No przecież wy jako urzędnicy po prostu stoicie na straży po prostu, tak? Nie nagrywam siebie, wie pan, żeby pan... Nagrywam siebie. Stoicie na straży. Widzi pan, jak to wygląda? No, wie pan, że... Panie urzędniku, jak to wygląda? Powiem wam w ten sposób, że ja teraz przez takich urzędników jak wy, między innymi, tak, zrezygnowałem z tej sfery po prostu, której płaciłem podatki na takich urzędników jak wy. Powiem wam, nie czekoladą się wam będzie wszystkim odbijało po prostu moje wizyty. Chciałbym poinformować, przy okazji zgłaszam panu o tych tutaj, ale chciałbym poinformować, bo w tamtym budynku w MOPS-ie przyjmuje się dzieci w piwnicy. Chciałbym, aby pan przekontrolował. Raz. To są przede wszystkim luksy. W biurze, na korytarzu. Na korytarzu, jeżeli jesteśmy, ile ma być, może mi pan podpowiedzieć, zgodnie z przepisami luksów po prostu, jeżeli chodzi o naświetlenie? No w tej chwili nie odpowiem. Nie odpowie panu, to ja panu odpowiem, szanowny panie. Widzi pan, ja tam owce pasę na hali po prostu, wie pan, z tymi owcami se tak gadam, czasami czytam tą literaturę. Myślę, że one są mądrzejsze po prostu od niektórych urzędników, nie obrażam pana. I 300, proszę pana, luksów ma być. W pomieszczeniu biurowym 500. Widzi pan,
Od prostego człowieka, który pasie owce po prostu, wieśniaka, dowiedział się pan, który pracuje w urzędzie po prostu i w nadzorze budowlanym, tak? Ile luksów ma być w pomieszczeniu. Czy macie państwo po prostu w tym pomieszczeniu, czy były przeprowadzane kiedykolwiek badania pod tym względem? Bo wie pan, chyba, na pewno pan wie, że jako urzędnik po prostu i znajomość pan prawa pan ma bardzo dużą, że każdy pracodawca musi przeprowadzać takie po prostu czynności, czyli sprawdzać naświetlenie luksyki. Czy kiedy takie badania tutaj były robione u was? Nie odpowie mi pan. Odpowiem panu, że nie jestem urzędnikiem państwowym, natomiast jestem pracownikiem obrony cywilnej. Panie, zwał jak zwał. Tam pisze państwowy nadzór. Do państwowego nadzoru budowlanego co należy? To pan chyba wie, nie? Co należy? No to... Tego już pana, bo przychodząc tutaj, powiem panu, spędziłem 14 dni na literaturze. Przeprowadza pan ze mną wywiad, czy przychodzi pan zgłosić nieprawidłowości? No zgłosić nieprawidłowości, ale żeby zgłosić komuś nieprawidłowości, to chciałbym, aby to była osoba kompetentna, proszę pana, która zna się na swojej pracy. Nie tylko, że przychodzi do pracy i jest w pracy i pobiera pensję, tylko osoba, która posiada wiedzę, rozumiem, w danym zakresie. Więc dlatego, zanim przystąpimy po prostu do zgłaszania, to muszę sprawdzić, czy jest pan osobą kompetentną do tego. Bo jeżeli pan nie jest kompetentną, weźmiemy następną, aż może po drodze trafimy na osobę kompetentną, która pobiera nasze publiczne pieniądze, rozumie pan? Za nasze publiczne pieniądze żyje, za moje pieniądze między innymi żyje i wykonuje tą pracę. No przecież jak buduje dom, wie pan, no pan wie dobrze, bo jeździcie na te kontrole, no to ten budynek trzeba wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, bo jest coś takiego jak sztuka budowlana, zgodnie z projektem po prostu. No ja już to pojąłem przez te 30 lat budownictwa, nękania tych wszystkich pipów, slipów na całych budowlanych i tych instytucji i zdążyłem się tego nauczyć. No widzę, że tutaj jest troszkę gorzej. Więc prosiłbym o osobę, która zna się na tym, chodzi mi o wentylację, tak? Żeby była przygotowana w jakieś urządzenie, które jest w stanie zarejestrować nieprawidłowości. Jest to dwa kroki. Dodam, że może to wpłynąć na zagrożenie życia lub śmierci dzieci, które przebywają w tamtym budynku. Tak? Więc jest to czynność niezwłoczna po prostu do wykonania przez urzędnika. Tak? Więc bardzo bym prosił po to się przygotować po prostu i przejdziemy razem tam, a po drodze pokażę panu jeszcze, nie wiem jak to nazwać w tym budynku po prostu, ale tylko tak sobie przechodzę i głową patrzę w prawo, w lewo i jestem w szoku. Więc bardzo bym prosił. Niestety urządzenia żadnego nie. Ja skorzystamy z mojego, a ja panu podam i pan maila, więc ja wyślę to na pana maila. Nie ma najmniejszego problemu po prostu. Jak państwo rejestrujecie po prostu te rzeczy, które są nieprawidłowe? Notatką, jak to wygląda? Po prostu chciałbym się dowiedzieć, no bo będę składał zawiadomienie do prokuratury, więc chciałbym mieć również dokument od takiej instytucji jak państwa, instytucja, że to jest... Niezgodne. Możemy przeprowadzić doraźną kontrolę. Naprawdę jest moment, że doszłoby do jakiegoś pożaru, wie pan, a wentylacja jest chyba najważniejsza w budynku. Wiemy dobrze, że przez wentylację dużo ludzi po prostu odeszło z tego świata. Naturalnie, bardzo proszę. Jak widzicie, drodzy państwo, nie szkoła. Literaturę można sobie poczytać każdą, jaką chcecie. Nie szkoła. Robi fachowca, jeżeli ktoś, nie będę tutaj pana nagrywał, pokazywał, jeżeli ktoś wam mówi kiedykolwiek, że wykształcenie to jest to coś, co powinno być po prostu w urzędach, że oni są wykształceni, nie, proszę państwa. Tutaj chodzi o wiedzę, doświadczenie życiowe i chęci. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam. Pan z nami? Tak, oj, bardzo proszę. Co dwóch to nie jeden, a jak już trzech nas będzie, to już będzie super. To sobie poradzimy. Panowie, to ja tylko tak zwrócę uwagę, żebyśmy po prostu, jakbyście panowie zerkli, bo to na pewno po prostu. To jest raz. To jest dwa. Nie pan? A ja dopiero tutaj wpadłem na godzinkę, jak poświęca. Teraz już mam czas dla urzędników, więc będę poświęcał wam bardzo dużo czasu. I będę centralnie składał zarzuty w stosunku do tych ludzi.
Bo to nie jest tak, że urzędnik jest moim panem, tylko moim pracownikiem. Ja bym pan popatrzył tutaj po lewej stronie. Panie szanowny, wychodzi pan z tego budynku. Proszę zobaczyć, czy te schody są po prostu zagrażają, czy nie zagrażają. Tam jest po prostu, widzi pan, ubytek. Co powinno być zrobione z tym ubytkiem z pana wiedzy? Naprawdę. Dlaczego to nie jest? Od jakiego czasu to tak jest w taki sposób to zrobione? Proszę pana, to ja panu odpowiem. Przynajmniej z 2 lata. Ja panu odpowiem, widzi pan, bo ja wiem. Proszę państwa, to co teraz wprowadzamy, to już od 4 lat, to jest nadzór, proszę państwa, obywatelski nad urzędnikami. Przede wszystkim ci, którzy chcą to robić, muszą poznać prawo. Nie będę tych panów po prostu publikował, pokazywał, idą w dobrej wierze po prostu sporządzić notatkę, zobaczymy co z tym zrobią. Ale... Tutaj. Przejdziemy sobie tamtym wejściem. Powiedzmy w ten sposób. Myślę, że w ciągu miesiąca mojej pracy sparaliżujemy wszystkie urzędy, jakie są, z tego względu, że te urzędy po prostu nie funkcjonują. To jest jedna wielka lipa i ściema. A przede wszystkim osoby, które pracują, wiedza tych osób, może i te szkoły mają pokończone, no. Ale cóż mi z tej szkoły, jak nie posiadam wiedzy. Nie nagrywam pani wizerunku. Dla pani zdrowego sportu. Nie ma najmniejszego problemu. Myślę, że też nie mamy. To ja powiem, tylko podpowiem, że mogę panią nagrywać jak najbardziej, ale skoro pani poprosiła, po prostu nagrywam swoją twarz po prostu i tak jak najbardziej. Uhonoruję panią prośbę. Tak. I macie państwo jeszcze, oprócz praw, macie obowiązki, o których... Naturalnie, no jeżeli pani jest i wypowiadała się tam na dole, no to powinna być po prostu w protokole. Przecież pani zabierała, po prostu wypowiadała swoje zdanie. Alicja Korcz. Starszy specjalista do spraw. Wie pani, co jestem zaskoczony? Pani nie widzi tych nieprawidłowości? Znaczy wiem, jak to jest, bo po prostu no, muszą się dokumenty zgadzać. To w całej Polsce rozumiem. Tak? Czy to jest wojsko, czy policja, czy jakikolwiek urząd, muszą się zgadzać dokumenty. Znaczy dokumenty są po prostu ze stanem faktycznym, to są 2 różne rzeczy. Ale pani inspektor zaraz opisze po prostu wszystkie nieprawidłowości. Pani jako odpowiedzialna za PHP, no uważam, powinna pani ponieść konsekwencje z tego tytułu. Ja, jeżeli pan już powołuje się na przepisy, jestem organem doradczym. Doradczym, okej. I nie odpowiadam za stan markowej 20. To w tym momencie jak najbardziej. Jeżeli organ doradczy nie jest pani zatrudniona, no to dobrze. Jestem. Też bym chciał pieniądze brać. Kiedy ostatnio był przeprowadzony po prostu tutaj jakiś taki przegląd tego budynku? Czy pani ma wiedzę? Wszystko jest zgodnie z terminami. Kiedy przegląd był MPG. Administratorem jest... Kopię protokołu w... dziale technicznym. No to tak, to musiałaby... Przyniesie coś. Już teraz. Dlaczego? Naturalnie, tak? Jakby pani mogła dostarczyć, żeby pan miał dokument, to by było mile widziane. Wprowadzamy kontrolę, proszę państwa, w MOPS-ie. Dzisiaj po prostu mamy tutaj nadzór budowlany. No zobaczymy, bo sobie wcześniej udokumentowaliśmy wszystkie nieprawidłowości, żeby nie było tak, że sobie po prostu w trakcie poprawią, a później po prostu będzie, czyli pierwsza dokumentacja była, a teraz jest kontrola. Ze mną jest pan inspektor, również drugi pan, któremu towarzyszy pani z BHP, no i tutaj pani dyrektor. Są to osoby, które są przy protokole. Jest tam dokument na pewno po prostu, tak, który
chodzi mi o ten luksus. Sprawdzę pani po prostu jako ciało doradcze, doradzała pani po prostu ile musi być. Aha, bo pani nie wiedziała po prostu jako BHP, pani nie wiedziała ile tych luksów ma być w danym pomieszczeniu, tak? Czy pani wie ile tych luksów w pokoju spotkań ma być? Spotkań. Ja rozumiem, no to dlatego pytam, że w rozumieniu prawa ma pani, to ile jest po prostu tutaj powinno być luksów, jeżeli mogę zapytać po prostu, bo też nie wiem. Ale naświetlenie, ile luksów powinno być w tym pomieszczeniu? Pan nie odpytuje. Nie, nie, chcę się dowiedzieć, bo pan inspektor jest, więc może ustalimy. No jest problem. Wie pani co, jest problem, bo rozmawiałem z panem inspektorem i pan inspektor też nie wiedział. No i tutaj właśnie dlatego pytam, no może ktoś mnie zaskoczy. Znam panu podwójną uwagę, ja wiem jak ci panowie pracują, po prostu jeżdżą na kontrolę, więc musi mieć po prostu jakby, wie pani, pisać, przesłuchiwać, sprawdzać, więc proszę nie wchodzić w kompetencje pana inspektora. Pytam pytanie do pani jako do ciała doradczego. Ile powinno być luksów w tym pokoju? Tam na dole? Nie odpytuję. Ciało doradcze to jest instytucja, która pomaga. Jestem ciałem doradczym pana dyrektora, a nie ciałem doradczym pana. Dobrze, wyjaśnimy. Nie wie pani. Ja wiem, natomiast cały czas panu tłumaczę, proszę, że tamto pomieszczenie jest pomieszczeniem spotkań, nie jest pomieszczeniem biurowym, pracy, tak? Nie jest pomieszczeniem. Zgadza biurowym, się. I nie jest pomieszczeniem. Dlatego pytam panią, ile pomieszczenie spotkań ma mieć. To jest tragedia. Po prostu to jest tragedia. Ludzie na stanowiskach pełniący funkcje nie wiedzą, że jest przepis, który mówi, ile ma być. No znam, proszę panią, ale ja nie jestem po to, żeby państwa edukować, bo państwo zdobywaliście szkoły nie po to i siedzicie na takich, jak się to mówi, stołkach opłacanych przez obywatela, że obywatel, który nie zna przepisów, powinien od państwa otrzymać pomoc. MOPS daje pomoc rodzinom. Zapraszam do BHP, udzielę takiej informacji i udzielę pomocy rodzinie, która po prostu takiej wiedzy potrzebuje. Ja potrzebuję tej wiedzy. Czy mogłaby pani mnie wspomóc z tą wiedzą? Nie sądzę, że... Czy mogłaby... Muszę być przez pana odpytywana. Nie, czy pani mogłaby mnie wspomóc z tą wiedzą, proszę panią? Proszę. Ale nie, ciekawy to jest świat. To jest pokój, w którym nie pracują na stale pracownicy. Ale czy pani potrafi ze zrozumieniem wysłuchać? Pomieszczenie biurowe, tak? 500 luksów, ale to ja tłumaczę, żeby pani, 500 luksów, a pomieszczenie spotkań, pani powiedziała, że pani wie, to pomieszczenie spotkań może mi pani powiedzieć, ile ma mieć? No widzi pani, czyli zna pani odpowiedź, czy było to tak trudne? Ale proszę pana, po prostu, ale nie wiem, czujemy się tutaj, że nie jest to stanowisko stałej pracy. Już mają różne, czasami BHP jest zatrudnione na stałe, czasami bo to wspomagające. Ja mówię o osobach, które tam przebywają w tym pomieszczeniu, które są po prostu z rodzicem, z opiekunem i z dzieckiem. Ja mówię o tym czasie. Z trzema opiekunami, z trzema policjantami i z dzieckiem. Może tak być, nie? Ja nie zajmuję tym dzieckiem, więc jeżeli tata była dzieci zostały spokojnie. Żeby tata była, jeżeli byle była zdrowa, taka potrzeba, żeby z tym dzieckiem były te osoby. Ja tam dużej wiedzy nie mam. Ja tam se na hali pasę owce, po prostu czasami literaturę z nimi czytam, także one skorzystają. Ja też przy nich, wie panie, także nie mogę porównywać się z państwem jako z wykształconymi ludźmi po prostu po szkołach. Także.
jest odpowiedzialny, czy kto inny? Za stan techniczny jest też odpowiedzialny MPGM. Nie, teraz tak, ja rozumiem, jako właściciel budynku, ale kto ma w posiadaniu dany budynek, również jest odpowiedzialny, więc to pani tak, to jesteśmy. Odpowiedzialność prawna, karna i inne to wie pani, to jest takie smutna później rzeczywistość. Jeszcze jak się znajomości w tym kraju nie ma, to tym bardziej po prostu jest. Ze znajomościami podobno jest lepiej. Tam na samym dole macie otwarte okna i wciśnięte takie rury w kierunku na zewnątrz. Klimatyzacja, tak? Dlatego pytam panią, po prostu, czy to przez okno powinno wychodzić, czy to powinno wychodzić po prostu przez odpowiedni otwór przygotowany wcześniej do tego? Jest tak, gdzieś tam ten otwór, ta rura skonstruowana, że może... Dzieci to jest jedna sprawa, a obiekt to jest druga sprawa, więc pytam o całokształt. Więc dalej pytam, czy to jest zgodne po prostu z przepisami, że takie coś można robić, czy nie? Myślę, że... Myśli pani, że taki. To jest właśnie, własna interpretacja jest najlepsza. No to widzi, kształci się pan po prostu w tym kierunku. No, nabiera pan tutaj szkoły i to, co pan dzisiaj zobaczył tutaj w mojej obecności, no, czy ma pan na to własne jakieś zdanie po prostu na ten temat? No to bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że młodzi ludzie powinni zacząć kształtować ten świat. Bo całą dokumentację posiada MPGM, administracja, bo nie jestem przecież właścicielem budynku. Przeprowadzałem protokół, no to wszystko jest u nich, także mogę to załatwić, mogę to podejść do... także. No. Chciałam z MPGM, chyba że to dołączymy mamy. Jutro. No, mamy. Pomiar, tu mamy takie protokoły, proszę tutaj przejrzeć. Tu wydać, nie tak. Projekt urobiony, protokół, przegląd klimatyzacji. Przedczelajmy. A to kiedy był ważny, ten ostatni? Nie, ja bym musiała wam to skserować. No, tak na szybko, tak? To skseruję. Mam dzwonić teraz właśnie? Teraz na spokojnie podejdę. Dobrze. Musi pan mieć własne zdanie, młody człowieku. Ma pan. No właśnie widzę, proszę panią. Właśnie widzę. Dla nas była informacja wystarczająca, że można najlepsze. Tak. Witam. Zaraz przeczytamy protokół, podpiszemy się pod nim wszyscy bardzo pięknie, tak zobaczymy, co pan inspektor napisał i później drugi inspektor, pan inspektor sporządzi drugi protokół w swoim obiekcie, gdzie również jest mnóstwo uchybień. Codziennie wszyscy inspektorzy wchodzą tam do pracy. No i oczywiście jutro odwiedzę Katowice z całym tym nagraniem, z tymi protokołami, dokumentacją, jednostkę nadrzędną, która nadzoruje po prostu Państwową Inspekcję tutaj w Rudzie Śląskiej. I tak będziemy po kolei po prostu. A niech mi pani odpowie, bo to drugie pomieszczenie po lewej stronie, jak schodzi się do piwnicy, tam jest taki, no powiedzmy, no piwnica typowo, taka niewyremontowana.
Czy jak schodzą dzieci po prostu do tej piwnicy i widzą, bo wczoraj na przykład były tam otwarte drzwi, czy to nie jest takie po prostu dla tych dzieci gdzieś tam? Piwnica jest przeważnie zamknięta. Przeważnie? Wczoraj nie była. Widocznie ktoś wychodził, pan, który zajmuje się od nas technicznymi sprawami i zostawił. Może tylko kawałek gdzieś odszedł. I... Albo był ktoś z pracowników MPGM-u, bo tam też część tych pomieszczeń jest w posiadaniu MPGM-u. Czyli te drzwi są zamknięte? Ogólnie tak, to są zamknięte. Okej. Okay. A wpływ na psychikę, jak tak dziecko wchodzi i te kraty wisi i widzi, bo pani jest fachowcem. Póki pani inspektor pisze, jak to po prostu wpływa na dzieci, jak widzą te kraty w tej w piwnicy po prostu zamontowane na tych drzwiach tam. Ale kraty... Schodzimy po schodach i te kraty, które... No jak to? Są w ogóle niezauważalne te kraty tak naprawdę. Pani? Naprawdę? Aż pani ma tak słaby wzrok? Bo pani ma okulary, aż tak słaby wzrok chyba pani nie ma, bo... No, niezauważalne, tak? Dobrze, użyła pani tego słowa. Ja polecam po prostu, są opcje. Technologia jest naprawdę, poszła teraz do przodu, więc polecam odwiedzić optyka. Pomogą, naprawdę mi się wydaje, pomogą. Zaćmę w ciągu jednego dnia robią. Mogę podać. No. Nie, to nie jest zalecenie, to jest podpowiedź po prostu, bo jeżeli pani nie widzi tych krat, no to... Ja mówię, że te kraty są niezauważalne. Nie powodują tam... Rozumiem, są niezauważalne. Słuchamy, panie inspektorze. Protokół czynności kontrolnych, kontrola doraźna, dnia 4 lipca 2020. Na nieruchomości, jak wyżej zlokalizowany jest budynek MOPS. W pomieszczeniach piwnic budynku zlokalizowane są pomieszczenia spotkania rodziców z dziećmi. Przy poczekalni znajduje się łazienka dla oczekujących na spotkania. Przed wejściem do łazienki płytki wybrzuszone i spękane. Niekoniecznie dla osób oczekujących na spotkanie. Dla dzieci z przewijakiem jest piętro wyżej. A dzieci, dla dzieci bez przewijaka również korzystają z tej toalety, bo jest ogólnie dostępna. Przeważnie, ale korzystają, bo mamy to udokumentowane. Fakty, proszę panią, to się nazywa. Tak, to są fakty. To są fakty, czyli korzystają dzieci po prostu, które również tam... Jest konieczność skorzystania. Też pracownicy podchodzą na parter do większej toalety, która tam się znajduje i tam z dziećmi rodzice mogą skorzystać z toalety. Dobrze. Przed wejściem do łazienki płytki wybrzuszone i spękane. W pomieszczeniu łazienki zabrudzona kratka wentylacyjna, uszkodzone gniazdko, uszkodzona deska klozetowa. W pomieszczeniu spotkań wentylacja zapewniona jest przez klimatyzatory. Na klatce schodowej w poziomie parteru na wysokości stropu wystające przewody elektryczne niepodłączone zwinięte w rolkę. W poziomie pierwszego piętra uszkodzona szafka. Na drugim piętrze w poziomie posadzki zwinięty przewód teletechniczny. Dodał pan to urządzenie, które jest po prawej stronie na ścianie po prostu. Nie wiem, co to za urządzenie jest, szanował pan panie. To nie wiem, nawiewowe, nadmuchowe, bo tam jest wyrwane centralnie cały ten. Ale gdzie? Po prawej stronie, wchodząc do toalety, po prostu to było gniazdko, czy to, co to jest za urządzenie tam? Znaczy to był, mi się wydaje, że to było do suszenia rąk i tam było gniazdko na tym i przy tym gniazdku były uszkodzone. Ale to urządzenie po prostu widział pan, jak było podłączone? Urządzenie, no, pan. Niesprawne, zresztą pani podpięła do gniazdka i urządzenie niesprawne. Jakby pan... Nie działało. Tak, czyli niesprawne. Jak nie działa, to jest niesprawne. Oczywiście sprawdziła i w tym zdjęciu, te zdjęcia robił pan? Jeśli nie, to zrobimy. Bardzo prosiłbym do protokołu, żeby było wykonane zdjęcia. To też jest bardzo ważna rzecz. Na drugim piętrze w poziomie posadzki zwinięty przewód teletechniczny. Zarządcą budynku MOPS jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego S.A. w Grudzie Śląskiej. Właścicielem. Zarządcą, dobrze, tak? Podczas doraźnej kontroli przedłożono protokoły kontroli stanu technicznego. Najważniejszy jest ten przegląd, aby sprawdzić, czy jest tam natężenie oświetlenia i to najlepiej, aby panowie inspektorzy zapisali. Prezydent miasta. Prezydent. Na wakacjach jest, ale to zaraz po wakacjach.
Odwiedzimy pana prezydenta. Myślę, że pan Michał będzie zadowolony z pracy. Protokoły, które są posiadane MPG i MPBS, zostaną przekazane do PIN Grube Śląska w dniu 5 lipca we Wrocławiu 2024 roku. Sporządzone zostaną również protokoły natężenia światła w pomieszczeniach sali spotkań. W jakim terminie? Ale czy były takie pomiary? Na pewno nie w tym pomieszczeniu, bo nie jest to do końca pomieszczenie pracownicze. Ja muszę się kontaktować z firmą, która przeprowadza u nas takie... Panie inspektorze, ja tutaj widzę, że istnieje prawdopodobieństwo podrabiania dokumentów. Prosiłbym, ja widzę, ja sugeruję, proszę pana, ja mam prawo do tego. Proszę pani, kto ma obowiązek zlecić ten pomiar? Ale o to dlaczego nie został zlecony, a cały czas po prostu tam są dzieci narażone, wzrok ten dzieci narażony jest po prostu na utratę wzroku, proszę panią. Dlaczego tam nadal odbywają się widzenia w tej piwnicy? Ale na pewno nie jest to pomieszczenie, gdzie spotkania dzieci odbywają się w jakichś strasznych ciemnościach. Sam pan tam był, tak? Proszę panią, obowiązujący przepis, a nie pani zdanie jest ważne. Dlatego... Niech pani nie tworzy własnych sugestii, tylko przepis. Ja poproszę tutaj jakieś kilka dni, które państwo nam dacie na... Ale pani ma przedstawić protokół, który był zrobiony już przecież. Można zapisać w protokole, że na dzień dzisiejszy nie mamy aktualnego pomiaru. A z poprzednich lat? Proszę pana, w tej chwili nie mamy aktualnego Ale czy pomiaru. Są pomiary z poprzednich lat? Są pomiary z wszystkich pomieszczeń, tak? Z tego nie, dlatego że dla nas nie jest to pomieszczenie pracy. Ale jest to pomieszczenie spotkań. I dbałość urzędnicza powodują, że bardzo wielu rzeczy nie robią, robią to nie w prawidłowy sposób, pouczając innych, a sami łamią przepisy. Ja chciałbym tylko dodać do protokołu i mam takie prawo, jako osoba po prostu, która jest przy protokole, jakby pan zapisał, że wczorajszym dniem, dzisiaj mamy z wczorajszym, więc proszę datę sprawdzić, bo nawet nie wiem, i wpisać wczorajszą datę. Korytarz. Korytarz, który jest wyjściem awaryjnym. Był ograniczony, zablokowany krzesłami i stołami. Jako świadków można powoływać funkcjonariuszy policji, którzy byli w wczorajszym dniu na interwencji.
Funkcjonariusze również mogą być świadkami, czy była włączona wczoraj klimatyzacja i czy było duszno w pomieszczeniu, czy nie. Proponuję ściągnąć notatki służbowe funkcjonariuszy policji, które są dostępne w komisariacie numer 2. Czy może pani powiedzieć ten stan toalety? Jak długo jest taki? To znaczy? No właśnie, nie wiem, wspomnieć. No stan toalety, jak długo w takiej po prostu tak jest, takie zniszczenia są i nieprawidłowości, jak długo? Toaleta jest na bieżąco naprawiana. Osoby, które korzystają, po prostu niszczą. Tak? Tak, niszczą. I też, nagrywa, i też nagrywają. Nie bardzo, 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 wy pani co, pani w ten sposób nie wypada, aby kobieta, która ma dzieci, mamy ma dzieci i wie, że tam wchodzą dzieci, etyka pani zawodowa jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, bo pani nie zwraca na to, że tam może się jakiemuś dziecku stać. Jestem zażenowany pani postawą. Zażenowany. Dokumentacja, którą mamy tutaj nagraną, wcześniejsza dokumentacja mówi co innego. I jest mi dlatego wstyd, niestety czuję zażenowanie, że osoby, matki w ten sposób potrafią postępować. Urzędniczki, osoby, które mają dbać o dobro dzieci. Toaleta naprawdę ja przyszłam, udostępniamy ją, każdy do nas, bo każdy z oddziału technicznego może wejść i tam prosić o klucz. Korzystajcie, jest sobie inspektor z wiedzy pana inspektora. Co to jest budynek publiczny? Jakie ma mieć po prostu, co ma mieć? Ogólnodostępna toaleta to nie jest zamknięta toaleta na klucz, proszę pani. Jeżeli ktoś przychodzi i jest chory, pani posłucha, ja pani nie przerywała, i jest chory i chce skorzystać bardzo szybko, to on ma szukać ten kluczyk. Proszę pani, mało ważne, wchodzi pani z dzieckiem, gdzie natychmiast trzeba zareagować i ona musi biegać po kluczyk, gdzie przepisy mówią, że państwo macie udostępnić toaletę. I na dole jest toaleta. Zaraz zapytam. Na dole jest toaleta otwarta cały czas, a u góry jest zamykana. Te szkody, które są robione prawie codziennie, coś albo się gubi, albo coś jest zniszczone, no nie możemy tego na oficjalnej stronie. Jedna toaleta jest otwarta. Niestety do tego nigdzie GMP wróca, to opisujemy. Fazy mamy poniżej 20 stopni. Poniżej i około 20 stopni, bo to w ciągu dnia się zmieniało. Pani nie wie, sprytni ludzie są, że termometr być, potrafią przynieść i nagrać. To mogła być taka sytuacja, że pracownicy tak jakby nie odczuwali potrzeby włączenia klimatyzacji. Proszę panią, ale osoba, która była, odczuwała, pociła się. Odczucia pracowników nie są tak ważne po prostu jak osób i dziecka, które przebywają w tym pomieszczeniu. Czy pani rozmawiała, czy pani teraz mówi te słowa, wypowiedziała pani, że nie odczuwali? Czy pani rozmawiała z tymi pracownikami na ten temat? Wczoraj nie rozmawiałam.
dzisiaj pani rozmawiała? Skąd pani wie po prostu, że w ich odczuciu nie było ciepło? Jest pani jasnowidzem? Jestem jasnowidzem, ale po prostu umiem porównać, jak się pojawia, gdy jest 30 tygodni, a gdy jest poniżej 20. To ile było wczoraj w stopni w tym pomieszczeniu, proszę panią? Proszę pana, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki. Nie, ile było stopni w tej piwnicy, ile było stopni? Było ogłoszone 20,9. Wie pani, ile w stopni mogło być w tej piwnicy? Bez klimatyzacji włączone, bez okien? Z 30 parę. I następne cudotwórstwo po prostu. I jasnowidzenie. Jesteście panie naprawdę na wysokim poziomie. Pogratulować tylko i wyłącznie urzędowi brzyskiemu. Mógłby pan pisać, że ja jestem jasnowidzem? No, natomiast. Jakby pan mógł zapisać, żeby było mile widziane, to też pewnie będzie pani miała dodatkowe zapytanie. Jakby pani przynajmniej jasno widziała po prostu w tym, jak u BHP i miała wiedzę. I miała wiedzę, ile luksów powinno być. Wie pani. Nie wie. Pani po prostu nie wie. Tak, my to dostarczymy. Do kiedy? Jakby pan termin mógł podać po prostu. Dobrze, ja pytam. Pytam, proszę pana, to jest bardzo ważny dokument, który pokaże również pana kwalifikacje. Zaraz, czym pan będzie bardziej dziobał, tym więcej pokażemy pana kwalifikacje również. A jutro będzie pan po prostu przy pana. Proszę pana. U pana przełożonego w Katowicach. Także porozmawiamy w inny sposób. Skończą się mądrości. Wykonano dokumentację fotograficzną, protokół odczytano podpisem. Prosiłbym o wykonanie tego protokołu i przekazanie mi jednej kopii. Państwo możecie sobie również zgodnie z obowiązującym prawem zachować taką kopię po prostu, więc bardzo bym prosił. Pod którym jest ten numerkiem? Kiedy pan przeprowadzi w tym obiekcie kontrolę, panie inspektorze, taką szczegółową kontrolę? Bo to była tylko i wyłącznie taka doraźna. Niezwłocznie. Niezwłocznie. Dziękuję serdecznie. Ja też się jeszcze dzisiaj przejdę po prostu i przeprowadzę kontrolę obywatelską, taką zewnętrzną, więc udokumentuję to wszystko i będę liczył na pana wnikliwość po prostu w tych sprawach jako doświadczonego fachowca powyżej 20 lat pracy w zawodzie, także. Nie muszę. Wiedzy na temat, ile pracuje załoga. No tak podejrzewam, że może więcej nawet. No. Proszę nie podejrzewać. Mogę, bo własne zdanie zawsze mogę mieć po prostu i podejrzenia również.